10 kreatywnych plakatów filmowych, 10 egzorcysta. Ruszamy od klasyku, kiedy 12-letnia dziewczynka zostaje opętana przez diabła, a lekarze nie są w stanie jej pomóc. Przerażona matka kontaktuje się z egzorcystą. Ikona horroru, która zapoczątkowała modę na filmy o opętaniach. Na uwagę zasługują dwa plakaty. Pierwszy, ten klasyczny, przedstawiający samego egzorcystę, oraz ten drugi, dużo bardziej przyciągający i odrażający. Miłych snów dzisiaj. 9 śniadań u Tiffany'ego. Na chwilę trochę wyluzujemy i kolejne dwa plakaty, tym razem komedii. Audrey Hepburn w swojej najpopularniejszej roli, po której stała się ikoną popkultury. Plakaty są klasyczne i bardzo rozpoznawalne, a wyglądają tak. 8. Poltergeist. Podmiejski dom rodziny Bowenów opanowują złe duchy. Po zniknięciu córki domownicy jednoczą siły, aby ją odzyskać. Ponownie horror i kultowa scena z telewizorem na plakacie filmowym. Kto nie widział tej sceny? No, każdy widział. 7. Nosferatu. Młody agent nieruchomości wyrusza w podróż, aby podpisać umowę o zakupie posiadłości. Nieświadomie udaje się do zamku wampira Nosferatu. Klasyczny horror z 1922 roku. Każdy plakat z tamtego okresu jest niesamowity i niepowtarzalny, zaś obrazy z tego filmu robią wrażenie. Jest naprawdę dużo plakatów tej produkcji i właściwie każdy zasługuje na uwagę. Jeśli udało Wam się dotrzeć aż tutaj, to zapraszam Was na mój kanał Backbone oraz nową serię zatytułowaną Spuścizna. Szczegóły na moim kanale, link w opisie. 6. Pulp Fiction. Opowieść o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji. Jeden z największych hitów w historii autorstwa Quentina Tarantino, zaś ten plakat, ikona. Co tu więcej mówić? 5. Piątek 13. Steve Christie postanawia otworzyć obóz nad jeziorem Crystal, gdzie wcześniej doszło do tragedii. Mężczyzna nie wie, że w okolicznych lasach czai się morderca. Kultowy slasher, a raczej jego pierwsza część. Uwaga, spoiler! Jason jako morderca pojawia się dopiero w drugiej części. W pierwszej morduje ktoś inny. Kto? Polecam obejrzeć. 4. Pogrzebany. Młody Amerykanin budzi się zakopany w trumnie w Iraku. Tlenu starczy mu na 90 minut. Niesamowity film. Gra w nim tylko jeden aktor, a cała akcja przebiega tylko w małej trumnie. Widzimy, jak minuta po minucie uchodzi z niego życie. Polecam. Sam plakat idealnie przedstawia to, co widzimy. 3. Powrót żywych trupów. Opady deszczu zmieszane z chemikaliami przywracają zmarłych do życia. Film ikoniczny, zaś plakaty, choć jest ich cała masa, są obłędne. Jeden lepszy od drugiego. Sami zobaczcie. Mimo, że ich głównym elementem są trupy i wnętrzności, są one piękne, prawda? 2. Koszmar z ulicy Wiązów. Grupę nastolatków męczą senne koszmary, w których prześladuje ich mężczyzna ze spaloną twarzą, Freddy Krueger, psychopatyczny morderca dzieci. Klasyczny horror z Johnnym Deppem w obsadzie. Jak film zna każdy, tak plakat też powinien znać każdy, a nawet kilka. Zobaczcie. 1. Witch. Polski tytuł, bajka ludowa z Nowej Anglii. Boże, jaki ten film był dobry. Mało znana produkcja, ale absolutnie szokująca. Historia małej rodziny mieszkającej na skraju lasu, gnębionej przez złe siły. Plakaty są dwa i obydwa bezwzględnie zasługują na pierwsze miejsce. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Zajrzyjcie również na inne nasze kanały. Światowa Historia, Światowy Futbol, Nie Zmyślam, kanał poświęcony popkulturze oraz Backbone, mój autorski projekt. Ponadto ogarnijcie anglojęzyczne kanały. Linki oczywiście w opisie. Cześć!